Dzisiejszy temat jest takim tematem o czymś, co się przez ten rok rozbudowało w niesamowity sposób, a ostatnie miesiące to jest jakieś szaleństwo. Nie wiem, jak to można nazwać inaczej, ale to, co się dzieje, pokażę spektakularne fakty, to jest coś, czego nie widział świat, a ja prowadząc 25 lat działalność gospodarczą, marzyłem o tym, jako młody chłopak, że tak powinien wyglądać świat. Drodzy Państwo, jeżeli ktokolwiek z Państwa otrzyma lat 60 czy 25, chciałby skorzystać z potęgi cyfrowalut, cyfrofinansów i tego, że pojawiła się taka szansa, żeby zbudować kawałek swojego własnego świata, zmienić ten świat, to dzisiaj już nie ma lepszej okazji. System powstał i można iść naprzód, pełną parą. A ci ludzie, którzy nie będą mieli kompleksów, co zresztą pokażemy na poziomie projektów, którzy mają otwarte głowy, mogą ten świat na naszych oczach zmienić permanentnie, tak jak kiedyś zmienił ten świat Facebook czy Twitter. Cyfrowaluty do tego doprowadziły, a dokładnie jeden młody chłopak, tak mi się wydaje, Witalik Buterin, Rosjanin mieszkający w Londynie. Rok temu już zaczynaliśmy go traktować poważnie jako branża, aczkolwiek wszyscy mieliśmy podejrzenie, że to jest kawał diabelskiego i niedobrze skonstruowanego oprogramowania, które zostało zaszyte w sieci. My wszyscy starzy wyjadacze, w cudzysłowie, w tej branży to jest maksimum 4 lata w Polsce. My wszyscy starzy wyjadacze w branży mówiliśmy, nie, to się nie uda. A tymczasem ten młody chłopak, 20 kilka lat, zmienił świat. Wartość jego aktywów jest w tej chwili kilka, w cudzysłowie jego, jest kilka miliardów, a nie kilka, kilkanaście już miliardów dolarów. W każdym razie to, co on rozpoczął, to jest rozpoczął funkcjonowanie w sieci oprócz cyfrowalut, kryptowalut. Rok temu pojawiła się pierwsza jaskółka, która zmieniała ten taki typowy standard myślenia. Cyfrowaluty, kryptowaluty. Pojawiły się też zdarzenia, przestrzenie, które tutaj opiszę, które jeszcze bardziej skomplikowały, można powiedzieć, życie normalnemu człowiekowi, a dały szansę rozwoju nieznane dotychczas nigdy wcześniej. Ponieważ jest bardzo drobnym tekstem napisane, to ja opowiem o pierwszej przestrzeni, czyli rozproszona, asynchroniczna organizacja autonomiczna. To jest tak, że proszę Państwa, możemy sobie wyobrazić, że cyfrowaluty to jest jakiś środek płatniczy, ale też przy okazji one zapewniają, potwierdzają wykonanie pewnych transakcji. Jeżeli w blockchain wprowadzimy programy komputerowe, algorytmy, które mówią o tym, że coś można zrobić po spełnieniu jakichś określonych warunków, przy określonym wejściu mamy określone wyjście, to można zaszyć w takiej tą blockchainie reguły funkcjonowania na przykład kodeksu spółek handlowych. W cudzysłowie oczywiście, teraz fantazjuję zupełnie, ale można sobie wyobrazić, że ktoś pisze w taki blockchain jakiś własny kodeks spółek handlowych. Dlaczego zacząłem tą prezentację mówiąc, czy to jest świat oszustów, anarchistów, czy też rzeczywiście na naszych oczach budzi się gospodarka 3.0? Bo gdzie to funkcjonuje tak naprawdę? To tak jakbyśmy się znaleźli na gołej, udeptanej ziemi, zupełnie odkryliśmy nowy ląd, wyjechaliśmy sobie wszyscy na Antarktydę i mówimy, od tego momentu na tym kawałku ziemi panuje takie prawo. Kto chce, niech się przyłącza. Budujemy coś albo nie. Z tym, że różnica jest taka, że to działa permanentnie w sieci. Takim największym przykładem rok temu było DDAO, które niestety zostało zhakowane i to jest przykład, że czasami pionierskie, świetne rzeczy też kończą marnie. Jest oczywiście więcej takich rzeczy. Wikipedia już to ładnie opisuje. I powiem o tym, że to jest tak, jakbyśmy sobie powiedzieli, że nasze konsorcjum, wiążemy się pewnego rodzaju formą umowy, kanonu, wrzucamy to wszystko, te zasady do blockchaina. I o tym, co możemy zrobić w tym wszystkim, decyduje to, czy mamy, czy nie posiadamy i jak użyjemy po prostu ten token, który jest jak gdyby rozliczeniem tego wszystkiego. Podobnie jak przychodzimy na zebranie wspólnoty mieszkaniowej i mamy jeden głos,
wspólnota nad czymś głosuje i my podnosimy swój głos, głosujemy za czymś, bądź nie. Bądź się wstrzymujemy, bądź mówimy, że absolutnie się z tym nie zgadzamy. Taka jest idea właśnie takiego rozproszonego, asynchronicznego i właśnie autonomicznej organizacji. Jest kilka problemów oczywiście natury chociażby prawnej. Według jakiego prawa to działa? No zaraz, jak ja jestem właścicielem tokenu z Polski i zapisałem się w ten sposób do takiego DAO i ono coś robi, to teraz co? To ja jestem na jakim prawie w tym DAO? A teraz, jeżeli nawet ktoś określił na stronie inicjalnej, tak zwany promotor DAO, że to jest jakieś prawo, nie wiem, szwajcarskie, polskie, amerykańskie, to jakie to ma znaczenie tak naprawdę co do odpowiedzialności prawnej w rzeczywistości? Niezwykle przepiękny obszar rozwoju też również, myślę, że prawa w najbliższym czasie, bo bardzo dużo jest chęci przenoszenia swojej działalności, internacjonalizacji i tutaj się pojawia ten wątek anarchii. Ja nie chcę być w cudzysłowiu, mówię teraz cytując jakieś słowa, ja nie chcę być przedsiębiorcą ze Sri Lanki. Ja po prostu jestem przedsiębiorcą globalnym. Mam swoje DAO. Zapraszam ludzi do tej społeczności. To jest nasza spółdzielnia, konsorcjum, nie wiem jak to zwał, ale w każdym razie zapraszam. Oczywiście tych problemów jest więcej. Te problemy wyszły między innymi przy DAO, że może być bezpieczeństwo problemem, czyli że jeżeli skonstruujemy taki kod i go upublicznimy, to już trudno, już poszło. To nie jest tak jak w prawie narodowym, że można zrobić nową wersję, zaproponować zmiany legislacyjne. Tu już poszło, tu już jest. No i oczywiście nie zawsze to głosowanie nad czymś tak wygląda, jak wygląda. Bardzo jest teraz duży ciąg, jak to się mówi, na bramkę, żeby zakładać firmy, tak to się mówi, DAO, co oczywiście teraz wymagałoby zupełnie innego komentarza prawnego. Takim przykładem jednym z projektów jest oczywiście Dash i tutaj mamy głosowanie nad projektami inwestycyjnymi. W środku tego Dasha, jak widzicie Państwo, część jest osób za, część przeciwko, część projektów przechodzi, w zależności od tego, jak w sieci się to odbywa i głosują nie obywatele Mariusz Sperczyński, tylko obywatele typu Masterminded. Mastermind. I po prostu. I on jest obywatelem tej właśnie społeczności. No dobrze, no to mamy DAO. A teraz co to jest? Ja tak jak mówią różnie na świecie, ICO albo ICO. Czyli takie inicjalne zaoferowanie tego tokena, tego czegoś takiego. To jest troszeczkę tak jak w crowdfundingu czy w IPO, że ktoś mówi, wiecie co? Ja mam taki pomysł. Założę firmę, która zmieni świat. Zaraz o takiej firmie między innymi opowiem. Ona zmieni sposób funkcjonowania reklamy w internecie. Żaden venture mi na to nie chce dać pieniędzy, a ja mam świetny zespół. Zobaczcie, tu są nasze wyniki. I teraz mamy swój plan działania, potrzebujemy po prostu pieniędzy, ale wiecie co, to trzeba wszystko sfinansować. W związku z tym właśnie pod potrzeby tego przedsięwzięcia zakładamy naszą organizację, nasz projekt, to się nazywa smart contract też przy okazji, on steruje jak gdyby wykonaniem ten kod logiczny, on jest kodem, to jest jednocześnie kod programistyczny, ale można by było uznać, że to jest element prawa funkcjonującego w tej całej operacji i ogłaszają zbiórkę po prostu innych tokenów. Jeszcze Inwestopedia prawi jeszcze, że to jest zamian za bitcoiny. No ostatnio to już nie za bitcoiny, tylko Ether dominuje i stał się czymś, takim środowiskiem biznesowym, że to jest samonakręcająca się maszyna, to znaczy ludzie wierzą w tak rozwój tego projektu, że inwestują w projekty, które są budowane na Ethereum poprzez zakup Ethereum i finansowania właśnie tych kampanii ICO. Takich projektów największych na świecie to jest na www.tokenmarket.com. Macie Państwo już w tej chwili chyba ze 170, może troszeczkę mniej. W każdym razie takie projekty są w tej chwili zasygnalizowane, co się tam dzieje. Niektóre się kończą, uwaga, w ciągu minuty,
Zaraz o tym pokażę, zaraz to pokażę. Inne trwają miesiąc, zbiórki się nie kończą pozytywnie. Smart kontrakty są tak zrealizowane, że jeżeli projekt nie zbierze jakiejś określonej minimalnej wartości, to smart kontrakt jako po prostu program rozdysponuje te etery, które zdobył od poszczególnych uczestników, a które nie będą skonsumowane, rozdysponowuje z powrotem do właśnie tych takich, nazwijmy to, wczesnych uczestników. No i teraz jest oczywiście cała inna sprawa, tokenizacja. To jest w ogóle branża, dziedzina prawa, która będzie tutaj się chyba bardzo mocno rozwijała, bo dzieje się dużo w tym temacie. Właśnie nie będę zdradzał rozmowy, którą przed chwilą przeprowadziłem z Jackiem Czarneckim, ale to jest mniej więcej, chodzi o ten zakres rozwiązań, kiedy dochodzi do sekurytyzacji. To jest pojęcie znane dosyć mocno już od dawna w gospodarce, tylko dotychczas po prostu było tak, że wydawano na to jakieś papiery. Obecnie coraz częściej, coraz mocniej mowa jest o tym, że żeby właśnie przenosić to do blockchaina. No oczywiście kluczową kwestią prawną jest zapewnienie spójności. Czy ten token, który posiadam, jest rzeczywiście odpowiednikiem czegoś, co istnieje w praktyce. Czyli na przykład, jeżeli posiadam token na gram 1 złota, to czy de facto to odpowiada możliwości zapewnienia mi odbioru grama złota w określonych sytuacjach. Jak widzicie Państwo, w związku z tym, że to jest nowa dziedzina, to jest tak naprawdę dziki zachód w rozumieniu też prawniczym, chyba, to jest oczywiście dziedzina, w której się pojawia bardzo dużo takich, nazwijmy to, fałszerstw. Tu mamy taki przykład projektu, który jest bardzo ładnie zrobiony i naprawdę nie do końca wiadomo, czy to jest fałszerstwo. Może się po prostu chłopakom nie udało. Chłopaki są z Azji, z Chin dokładniej, i zrobili kawał fajnej roboty i opisali to niezwykle skomplikowanym i zaawansowanym językiem, tylko jak się dokładnie przejrzy, co tam jest napisane, no to widać, że to jest po prostu zlepek, miks wielu utartych i znanych powszechnie tekstów i że tam żadnej wartości dodanej nie ma. Jaka reakcja branży? Ktoś, kto nie wie tego, się może na to nabrać, bo to ładnie wygląda. Ale reakcja środowiska, które jest bardzo, o czym była mowa wcześniej, tutaj na poprzednich prezentacjach, jest taka, że nie idzie, nie skończyło się to dobrze. Jak widać, tylko na samym końcu wątek się zamyka, a ile wy chłopaki tak naprawdę zebraliście? Bo nie zebrali nic praktycznie. Ale są też inne projekty. Wczoraj, proszę Państwa, 30 milionów dolarów zebrano, ja napisałem w kilka minut, ale zdaje się, że była w minutę. Pół minuty. 35 nawet, tak? To przepraszam właśnie, bo to było tak szybkie, że aż poraziło po prostu. To jest projekt w stylu, według mnie, bardzo zasłużeni ludzie dla rozwoju internetu, plus bardzo fajne teorie mające podstawę silną, naukową, dotyczącą optymalizacji bądź reorganizacji przestrzeni internetowej, przestrzeni reklamowej w internecie. I trochę podanych wzorów do tego, dobre zapowiadające się nazwiska, fajna strona internetowa i pół minuty i 35 milionów dolarów się zebrało. Tak więc to jest projekt, który na pewno nie będzie żadnym fałszerstwem. Ludzie zrobią tutaj technologię, ale uwaga, dopiero zrobią. Zrobią. No właśnie. Tu mamy potwierdzenie, że widzą Państwo datę wczoraj, 31 maja i właśnie zakończono to. Ale to nie tylko tak, że zasłużeni współpracujący ze światem naukowym osiągają takie sukcesy. Są też młodzi gniewni, którzy na przykład, nie wiem, 14 dni temu zebrali na swój projekt 25 milionów dolarów w kilkanaście minut. Potwierdzam w związku z tym to, co mówił Krzysztof, że znamienity, jak na razie jedyny, spektakularny sukces Golema prawdopodobnie będzie wielokrotnie, wiele razy pobity, bo taka branża się dopiero rozkręca. Ja z ust przedstawicieli Venture Capital kilka razy usłyszałem, że panowie, i tutaj oczywiście to wielka rola prawników,
że panowie, wy tylko uporządkujcie pewne rzeczy tam w środku, to dopiero zobaczycie w cyfrowalutach pieniądze, których nigdy wcześniej w cyfrowalutach nie było. Tam jest ogromna teraz lora prawników na temat tego, co tu się stanie, jak to się zainstaluje w branży, w ekonomii. Tu mamy projekt z 17 maja, projekt, który zbudował przestrzeń, w której można założyć firmę i po prostu zbudować relacje, takie DAO, w którym mogę, jestem sobie obywatelem Wietnamu, ale chcę sobie założyć firmę działającą w środowisku anglojęzycznym, klikam, mam zaraz udziałowców tej firmy, mogę dysponować różne reguły dotyczące głosowania. No, takie nasze środowisko, nazwijmy to, prowadzenia działalności gospodarczej, tylko że przeniesione do internetu i wszystko jest oczywiście zarządzane, monitorowane, rozliczane tokenem, czyli z tym smart kontraktem. I jak widać, oni wtedy byli właśnie jedni z najszybszych. Temat jest bardzo szeroki. Ja nie będę go dalej opisywał, bo i tak jesteśmy po czasie, a ja też sobie pozwolę na dłuższą wypowiedź. Ale co na to Polska? No jakoś na razie w nowych projektach to Polski nie ma. Może będzie, liczmy na to, bo zasoby są gigantyczne, o których mówił Krzysztof, ale świat zaczyna mocno odjeżdżać, bardzo mocno. To jeszcze rok temu. My zawsze co roku na konferencji mówimy, że uwaga, róbmy coś, bo świat nam odjedzie, tak? Ale to, co się w tej chwili dzieje, to już nie jest mówienie, że nam odjedzie, tylko uwaga, my jesteśmy na peronie, pociąg stoi, drzwi się zamykają, tam towarzystwo sobie świetnie się czuje, siedzi w pierwszej klasie, zaczyna rozstawiać swoje maszynki do podboju świata, a my tak zaczynamy może trochę spoglądać na to, co tam się dzieje. Bardzo trudno jest oczywiście zrobić jako polska firma pochodząca właśnie z tej części świata, nie wiem dlaczego, projekt,